W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej podróży drogami dobrej nowiny w niedzielę palmową roku pańskiego 2020. Kochani, dzisiaj w liturgii Kościoła w niedzieli męki pańskiej czytana jest właśnie historia męki i śmierci Pana Jezusa. Ponieważ jest to tekst dosyć długi i sam ten tekst zajął nam pewnie jakieś 16 minut, gdybyśmy go czytali, to w linku pod tym nagraniem jest odnośnik do strony biblijni.pl. Wystarczy ten odnośnik kliknąć, przerwać na chwilkę sobie to rozważanie, kliknąć w ten odnośnik i wysłuchać Ewangelii przewidzianej na dzisiejszą niedzielę. A później zachęcam, żeby wrócić do tego rozważania, które za chwilkę wygłoszę. Kochani, chciałbym w nawiązaniu do, mam nadzieję, wysłuchanej przez Was męki pańskiej, chciałbym w nawiązaniu do tej męki pańskiej postawić sobie nam takie pytanie, które kiedyś w Niedzielę Palmową postawił całemu Kościołowi święty Jan Paweł II. Otóż Jan Paweł II w jedną z Niedziel Palmowych rozważanie męki pańskiej opisał w kluczu odnalezienia 12-letniego Jezusa przez jego rodziców w świątyni. Jest ten fragment znamy z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa co roku chodzili do Jerozolimy święto Paschy, gdy Jezus miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym, po skończonych uroczystościach wracają do Nazaretu, a Jezus zostaje w Jerozolimie. Maryja, matka Jezusa i jej mąż Józef szukają Jezusa. Przez 3 dni, po 3 dniach go odnajdują i Maryja z bólem serca mówi tak: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ja i ojciec twój z bólem serca szukaliśmy ciebie. I wtedy Jezus, 12-letni chłopiec, odpowiada swoim rodzicom: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? I święty Jan Paweł II właśnie to zdanie: czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca, czyni kluczem interpretacyjnym, jakby taką zasadą dla zrozumienia męki, śmierci, a później zmartwychwstania Pana Jezusa. Kochane siostry, drodzy bracia, papież mówi wtedy tam w tym rozważaniu, że to właśnie 12-letni chłopiec ma już świadomość własnej misji. I całe jego życie, także dojrzewanie, dorosłość później, będzie zdeterminowana przez tą samą świadomość. On wie, kim jest, być w tym, co należy do mojego ojca. Oczywiście to w pierwszym odniesieniu dotyczy tego miejsca, czyli tej świątyni, w której Jezus jest i gdzie Maryja i Józef znajdują go, gdy on ma lat 12. Ale dotyczy to także całożyciowej postawy Pana Jezusa. Wszystko, co Jezus czyni, wszystko, kim Jezus jest, zmierza do tego jednego właśnie bardzo ważnego celu. Być w tym, co należy do mojego Ojca. Papież powie tam w tym rozważaniu, że ta świadomość 12-letniego chłopca będzie kształtowała go przez całe życie i to ona właśnie nauczy go później gotowości bycia wiernym aż do końca. I papież mówi w tym rozważaniu, że bardzo nam potrzeba takiego wychowania w domu rodzinnym, w którym to wychowaniu będziemy stawiali sobie jednoznacznie cele, uświadamiali sobie, że nasze życie jest pewną misją. Oczywiście możemy użyć tutaj słowa chrześcijańskiego, religijnego, powołaniem. Czyli, że nasze życie jest czymś, co dokonuje się w odniesieniu do wołania. Powołanie. To, co jest po wołaniu. Nasze życie dokonuje się w odniesieniu do wołania, które Pan Bóg do nas kieruje. I może warto tak w Niedzielę Męki Pańskiej zapytać siebie samego, na ile moje życie jest rzeczywiście każdego dnia odpowiedzią na to wołanie, które Bóg do mnie kieruje. Na ile ja rozczytuję siebie samego, moje sprawy codzienne, moje obowiązki jako realizację tego celu, który Pan Bóg mi postawił i tej drogi, którą Pan Bóg chce, abym kroczył w swoim życiu. A może już zrezygnowałem dawno. Kochani,
Niech świadomość Chrystusa upadającego trzy razy i powstającego z upadków, idącego z uporem, idącego na szczyt Golgoty, aby tam umrzeć, niech ta świadomość doda nam odwagi, niech ta świadomość zachęci nas do wytrwania na drogach naszego powołania, do wierności naszemu powołaniu. I przeżyjmy ten właśnie wielki tydzień, który rozpoczynamy tą niedzielą. Przeżyjmy takiej wierności, wierności powołaniu, które Pan Bóg do nas skierował, szczególnie w naszych relacjach, nie tylko do Pana Boga, a także w relacjach z naszymi bliskimi, z którymi razem przejdziemy drogami powołania. W relacjach ze współmałżonkiem, z dziećmi, które Pan Bóg dał, z rodzicami, którzy dali nam życie dzięki Bożej woli i Bożej mądrości. Niech wszystkich nas Bóg błogosławi na tę niedzielę męki pańskiej, niedzielę palmową. Pan z wami. Niech błogosławi was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.